Święty Paweł, opisując sytuację Kościoła w Macedonii, napisał, że ich skrajne ubóstwo zajaśniało blaskiem prostoty. To jakby kontynuacja wczorajszej naszej medytacji, krótkiej. Oto skrajne ubóstwo, czyli nieposiadanie tego, co może zaoferować współczesny świat. Możemy to sprawdzić, co ludzie reklamują i o czym piszą na Facebooku i w mediach społecznościowych, ale nie mając tego wszystkiego, czym może człowiek zadysponować wobec drugiego? A więc może zadysponować tym, co najbardziej podstawowe. A najbardziej podstawowe jest pragnienie kochania i bycia kochanym. Posiadania swojej autonomii, ale także bycia częścią wspólnoty, która dostrzega nasze potrzeby, potrzeby bezpieczeństwa. To wszystko możemy drugiemu człowiekowi dostarczyć, ponieważ jest to taki przyrodzony dar Pana Boga dla ciebie i dla mnie. I dlatego, kiedy zostaniemy pozbawieni tych wszystkich rzeczy, które wydaje się, że powinniśmy dawać innym, wtedy możemy dostrzec to skrajne nasze ubóstwo, które może innych ubogacić wielkim darem. Na tym polega Ewangelia. Pan Jezus odarł samego siebie z bóstwa po to, żeby zwyciężyć szatana w swoim człowieczeństwie i rozdać miłość dla nas w ten sposób.